Tym filmem kończymy sobie temat książkowych podsumowań roku ubiegłego. Robię więc styl ranking wszystkich książek, które w tym roku, w tamtym roku już przeczytałem i finito. Koniec końców licznik zamknął się na 57 książkach. O 54 mówiłem Wam na przestrzeni całego roku w podsumowaniach. O dwóch nie zdążyłem Wam powiedzieć i nadrobię to w podsumowaniu stycznia albo stycznia jakiegoś kolejnego miesiąca albo kolejnych kilku miesięcy. Zależy, jak to u mnie będzie z czytaniem książek. O jednej książce milczę celowo i też nie umieściłem jej w tym tier rankingu, i to jest Miasto Mosiądzu, bo wyzwanie z Zuzą z Książkowiska ciągle trwa, tym bardziej, że właśnie wczoraj zacząłem sobie Starą Słaboniową i z Duchy, czyli drugą książkę z tego wyzwania, więc mam nadzieję, że w końcu mi się uda to zamknąć. Zasady te same co zawsze: S to są najlepsze książki, D to są książki najgorsze i też ustawiłem je w kolejności, w jakiej. Były one przeze mnie w poprzednim roku czytane, nie przedłużajmy, przejdźmy sobie do samego rankingu. Na samym początku pierwsza połowa grąbelarskiej legendy, czyli Serce Gór. Pierwsza połowa podobała mi się mniej, nie zaangażowała mnie ta formuła trochę jak w zbiorze opowiadań. Bardzo podobało mi się to, jak ta książka była napisana. Same historie też nie były złe, ale brakowało mi tego no, zżycia się z tym, co się dzieje w samej książce. Bardzo podobał mi się jeden tekst, chyba środkowy, on się nazywał Prawo gór, ale koniec końców połowa pierwszego tomu no nie powaliła mnie, też pewnie możecie zauważyć, bo trochę czasu minęło, nim sięgnąłem po drugą połowę. Więc koniec końców C. Dobra książka, lepsza, pewnie zasługująca na lepsze miejsce niż to, na które trafia, no ale jeżeli mówimy o moim odczuciu, no to jednak C. I do C dam też pieśń Bogini Kali, bo to jest spoko, powieść, grozy. Ciągle podtrzymuję, że jej największym plusem jest klimat Kalkuty. Mogłem tę książkę w sumie umieścić w tym moim podsumowaniu w kategorii najklimatyczniejsza, bo faktycznie ta Kalkuta jest tak brudnym, wilgotnym, nieprzyjemnym, dusznym miejscem. Jest bohaterem samym w sobie. I za samą Kalkutę dam tę książkę nad. Pierwszą połową grąbelarskiej legendy. Natomiast wam cesarstwo to jest już niezaprzeczalnie A to jest fantastyczna rozrywka. Krwawa, mocna, zabawna momentami, momentami smutna, ale dająca masę rozrywki. Jeżeli ktoś w ogóle szuka w fantazy eskapizmu i takiej faktycznie czystej rozrywki, to myślę, że J. Christoph jest zdecydowanie autorem, na którego warto zwrócić uwagę. Battle Royale to jest natomiast książka, która. Od tych wielu miesięcy siedzi mi w głowie. E, podobała mi się mocno, kiedy ją skończyłem, a z każdym kolejnym miesiącem. Tak sobie myślę, że kurde, przeczytałbym jeszcze raz, e, bo to jest super historia, co jest zaskakujące, bo to jest tak prosta historia. No bo wiecie, to w istocie jest to, na co może wskazywać opis. To jest książka o dzieciakach z jednej klasy, które się muszą pozabijać na wyspy, i o tym jest większość tej książki, a mimo tego czytać to świetnie. E, I to jest ciężkie, bo ja tę książkę. Dałbym na równi z Wampirzym Cesarstwem, a jeżeli muszę wybrać, to mimo wszystko dam ją ćwierć punkcika poniżej. Wydaje mi się, że Wampirze Cesarstwo to jest taka książka, która dała mi jednak więcej frajdy. Nie siedzi mi może tak w głowie e, jak książka pana Takamiego, e, no ale frajdy dała mi jednak więcej. Jeżeli chodzi natomiast o Dziewczynę zwierzy, czyli drugi tom trylogii Zimowej Nocy Katrin Arden, to mam odwrotnie. To znaczy, to jest książka, która też mi się podobała na początku, ale im więcej czasu mija, tym mniej z niej pamiętam. Wydaje mi się, że generalnie dużo ludzi ma takie zdanie, że drugi tom jest wyraźnie lepszy od pierwszego. Nie chcę się z tym jakoś mocno kłócić, ale dla mnie on był, tak z perspektywy czasu, jednak chyba bardziej nijaki. Znaczy, nie zapadł mi w pamięć tak mocno. Brakowało mi tej magii, tej baśni, która była tak wyczuwalna w pierwszym tomie, tego klimatu w dużej mierze. Wydaje mi się też, że trzeci tom będzie jakoś tak mm, mocniej chciał wpleść faktyczne, historyczne wydarzenia. Um, znaczy, odwrotnie, będzie chciał wpleść y, magii i baśń do tych y, faktycznych wydarzeń. Nie mam z tym problemu, ale chyba jednak wolałbym, żeby to pozostało taką kameralną historią dziejącą się gdzieś tam na Rusi, w nieokreślonym miejscu, w nieokreślonym czasie. Niezła książka, ciągle, ale jednak no, mi się podobała wyraźnie mniej niż y, Niedźwiedzi Słowik. Dam tę książkę do C pod pieśnią bogini Kali. O Imperium Ciszy mówiłem już mnóstwo, największe zaskoczenie w tym roku. Fantastyczny science fantasy, bardzo szczegółowe, bardzo gęste, być może nudne dla kogoś. Ponownie, wydaje mi się, że porównania do Dune trochę robią tej książce krzywdę. Jakbym miał użyć takiego porównania już teraz po tych miesiącach, to powiedziałbym, że to jest trochę tak, jakbyście wzięli imię wiatru, trochę to wymieszali z taką strukturą z książek Robin Hop i to wrzucili w konwencję Space Opery. Bawiłem się cudnie, a y, pierwsza osoba liczby pojedynczej to jest D. Chyba najbardziej nijaki zbiór opowiadań, jaki czytałem w swoim życiu. Trochę skłamałem w podsumowaniu, bo jest jeden, jest jeden tekst, jedno opowiadanie, które mi zapadło w pamięć. To jest tekst o y, baseballu, y, który no, nie jest ciekawy. Znaczy, ja się nie interesuję baseballem, może gdybym się interesował, to byłby y, to tekst ciekawszy. Było też jedno opowiadanie nawiązujące mocno do Beatlesów, to jest chyba mój ulubiony tekst, no bo Beatlesów uwielbiam. Ale to nie ratuje tego zbioru, ciągle to jest D. Bezkresna Ciemność, kontynuacja Imperium Ciszy, to jest książka jeszcze lepsza. Dużo bardziej faktycznie science fiction e, niż fantazy. Pierwsza książka miała trochę. była napisana trochę tak, jakby autor chciał. Chciał science fiction, ale trochę jednak bardziej szło to w stronę fantazy. E, Bezkresna Ciemność to jednak już jest mocniejsze science fiction, mi się podobało o wiele bardziej, więc A nad Imperium Ciszy. Hyperion dla Simonsa to jest jedna z moich ulubionych książek science fiction, jedna z najlepszych książek tego roku. Fantastycznie przemyślana, fantastycznie napisana, fantastycznie skonstruowana, wciągająca, klimatyczna, no piękna, piękna historia. Jedyny problem z tą książką może być taki, że z racji tego, że te historie są tak różne językowo, jeżeli chodzi o gatunki, o konwencje, no to ta książka może być dla kogoś nierówna. Może być tak, że na przykład pierwsza historia wam się bardzo spodoba, a potem, na przykład, dwie się Wam nie spodobają, i czwarta znowu Wam się spodoba, a na przykład piąta już nie. Tutaj wydaje mi się, że trzeba być ostrożnym, ale mi się podobały praktycznie wszystkie, może poza jedną. Dwoma byłem zachwycony, więc to jest spokojne S. Upadek Hyperiona dam do B. To znaczy, to jest książka bardzo dobra, ale to nie jest taka książka, jaką chciałbym, żeby była. Mamy nowego głównego bohatera, mamy większe skupienie się na tym wielkim konflikcie niż na pielgrzymach z pierwszego tomu. I ponownie, trochę podtrzymuję to, co mówiłem przy Hyperionie. To znaczy, drugi tom jest bardzo dobry, ale gdyby nie było już tomu drugiego i Hyperion po prostu by się tak urwał. Wydaje mi się, że patrząc na końcówkę tego pierwszego tomu, byłoby to jakieś takie poetyckie, to niedopowiedzenie, pozostawienie tego, co się faktycznie stało na końcu w wyobraźni czytelnika. E, ale no spoko, tak teraz myślę, że muszę jeszcze Endymiona e, i Triumf Endymiona przeczytać, ale chyba najpierw przeczytam Iliona. E, tym niemniej B, bardzo dobra książka, która ląduje trochę niżej niż powinna ze względu na moje osobiste preferencje. Cień Kata to jest sam dół A, jedna z najbardziej nietypowych książek, na jakie natrafiłem przez ostatnie lata. Pięknie napisana z wybitnym głównym bohaterem. Natomiast to jest książka trudna. I ja też mam wrażenie, że dużo nie wyłapałem za pierwszym razem, ale no, nie szkodzi, jeżeli książka jest trudna, ale myślisz sobie, że w przyszłości spokojnie możesz tę historię jeszcze raz przeczytać, żeby wyciągnąć więcej. A ja teraz tak myślę, no to myślę, że jest. Często używam słowa myślę. To jest w porządku. Pewnie tej książkę powinienem dać wyżej niż Imperium Ciszy, ale. To jest bardzo wyraźnie pierwsza część historii i wydaje mi się, że ja jeszcze dużo nie wiem po prostu. Gdybym przeczytał wszystkie cztery tomy, to myślę, że miałbym podstawę, żeby tę książkę dać wyżej. E, drugi tom grąbalarskiej legendy podobał mi się wyraźnie mocniej e, niż część pierwsza. E, Felix Kres wrzucił tu pewnie jeden z najlepszych zwrotów akcji, na jakie natrafiłem w książce w tym roku. E, kompletnie się tego nie spodziewałem jeszcze na takim etapie książki. To jest krótsza książka, wydaje mi się, że ona jest już jednak bardziej... No, taka zwarta kres, już chyba jednak mocniej czuł to, na co chcę położyć punkt nacisku i co chcę powiedzieć. I moim zdaniem wyszło to na plus. Dam tę książkę pod upadkiem Hyperiona, a nad upadkiem Hyperiona dam pierwszą część Pani Dobrego Znaku, bo to był do tamtej pory najlepszy tom księgi całości, jak dla mnie. Może na równi z Królem Bezmiarów. Postaci były fantastyczne, dialogi były fantastyczne, humor był fantastyczny, klimat tej puszczy, zwroty akcji no to był fantastyczny tom pierwszy. Myślałem, czy tej książki nie dać do kategorii A, ale jednak jak patrzę sobie na te tytuły z kategorii A, to wydaje mi się, że, że to jest książka, która lepiej pasuje do B. Takie bez plusem, a z minusem, ale jeżeli się waham, to daję te książki raczej do niższej kategorii niż do wyższej. Legenda o Piach i wrzasku. O tej książce mówiłem już chyba wystarczająco. D. To była najgorsza książka tego roku. E, natomiast na Wschód od Edenu to była najlepsza książka tego roku. Śmiesznie się to ułożyło. Wielka, monumentalna, świetnie napisana, ze świetnymi postaciami, fantastycznym klimatem. No, to raczej nie jest książka, nie żeby taka książka była, e, która się spodoba każdemu, ale wydaje mi się, że większość osób, nawet jeżeli nie będzie lubić, to doceni. No, To na pewno nie jest książka dla Was, jeżeli na przykład nie lubicie takiej mocnej amerykańskiej prozy. Chociaż generalnie, jeżeli jej nie lubicie, no to Steinbeck nie jest dla was. Szczyt S. Pierwszy tom Mechanu podobał mi się pierwotnie bardzo. Ciągle mi się mocno podoba. Gdybym miał oceniać samą północ, to raczej dałbym A. Natomiast moim zdaniem południe ma bardzo dobre pierwsze opowiadanie. Dobre drugie. A dwa ostatnie są potrzebne, ale nie są aż tak ciekawe. Więc koniec końców dam tę książkę na szczyt B. Mroźny Szlak to jest ciekawy przykład, bo to jest książka, której bawiłem się naprawdę nieźle. To jest taka humorystyczna, bardzo prosta, jak budowa cepa, e, historia przygodowa. E, I ja podtrzymuję wszystko, co mówiłem w mojej recenzji. Nie uważam, że to była książka wybitna. I to, co jest ciekawe, to jest to, że niespecjalnie czuję potrzebę czytania kolejnych tomów. Natomiast wiem, jestem prawie pewny, że gdybym te kolejne tomy miał i je przeczytał, e, to bawiłbym się pewnie równie dobrze, co na tej książce. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak będzie wyglądała moja dalsza przygoda z twórczością pana Mortki. Ale mam jakieś takie studenckie porównanie, że wydaje mi się, że Pan Mortka i jego twórczość generalnie, oczywiście bazując wyłącznie na jednej książce, to jest trochę taka literatura przed albo już nawet sesyjna. To znaczy, jeżeli macie jakiś ciężki okres na studiach albo w szkole, to bierzcie książki pana Mordki, bo one są proste, dobrze się je czyta, dają frajdę. A pewnie minie miesiąc i wypadną wam z głowy. Ja tę książkę dam na szczyt kategorii C, bo ciągle bawiłem się dobrze. I też cieszę się, że następną książką jest Mroczniejszy Odcinek Magii Wiktorii Szła, bo to jest książka, która mnie rozczarowała, ale nie wiem, czy uważam, że to jest gorsza książka niż Mroźny Szlak. To znaczy, ona ma moim zdaniem bardzo dobry początek, ma bardzo dużo fajnych konceptów, ma też bardzo dużo niewykorzystanego potencjału, jeżeli chodzi o budowanie świata. Ma strasznie niejakie postaci, niestety. Jedną bardzo irytującą postać. Jedyna ciekawa postać na etapie pierwszego tomu dla mnie to jest. On się nazywał Holland? Chyba tak. Wydaje mi się, że to jest książka, która ma bardzo duży potencjał na adaptację. Gdyby to była animacja, to on sam by obejrzał z ciekawości. I drugi tom mam w planach dość bliskich. Słyszałem chyba więcej negatywnych opinii niż pozytywnych. I powiedzmy, że jako wyraz tej mojej złości. Z racji na moim zdaniem niewykorzystany potencjał dam tę książkę poniżej pieśni Bogini Kali, mimo że, jak mówię, nie do końca uważam, że to jest książka gorsza niż te dwie, które znajdują się ponad nią w kategorii C, e, ale byłem zły i mimo wszystko rozczarowany. Czarny Język to była świetna rozrywka. E, dużo bardziej kompetentna, jeżeli chodzi o budowę świata i postaci e, niż Mroźny Szlak na przykład. Kloaczny humor, kloaczny to jest mało powiedziane. Ale też w kilku momentach takie bardzo niespodziewane, nawet dla mnie okrucieństwo. Szczególnie pewna scena z drugiej połowy książki na ulicy to jest coś, co mnie zszokowało, a nawet bym powiedział, że trochę zmroziło, ale bardzo czekam na drugi tom. Nie wiem, jak ta książka się sprzedała. Mam nadzieję, że Mac kolejny tom wyda. Dam tę książkę poniżej upadku Hyperiona. I tutaj to chyba powiedziałem w mojej recenzji. Niepopularna opinia, bo uważam, że drugi ten opowiadań z Mechanu jest wyraźnie lepszy niż ten pierwszy. Jeżeli chodzi o wschód, to dwa pierwsze teksty były dobre. Kolejne dwa były absolutnie fantastyczne, szczególnie trzeci. A zachód też był bardzo dobry. Bardzo lubię Alcina. Trochę mnie boli to, że tak mi się przynajmniej wydaje, w kontekście powieści, ten taki. Łotrzykowski pierwiastek związany z tym bohaterem został trochę zatracony, ale ciągle ten zbiór jest moim zdaniem o wiele lepszy i faktycznie uważam, że jest wyraźnie lepszy. Dam tę książkę nad cieniem Kata. Niby noc była bardzo spoko. Przypisy to jest coś, na co musicie uważać, bo ta książka ma tyle przypisów, że. Kurde, moja magisterka chyba tyle nie będzie miała, jak już skończę. Fun fact, jak wpisywałem sobie w Google niby noc, żeby znaleźć zdjęcie do tego rankingu, to przez przypadek pisałem niby nic razem i wyskoczyłem mi jakieś pani w samych stanikach i majtkach. Ciekawa sprawa. To jest książka wyraźnie słabsza od Wampirzego Cesarstwa, natomiast ciągle jest bardzo przyjemna. I teraz w mojej głowie dylemat polega na tym, czy uważam, że niby noc jest książką lepszą niż pierwszy tom mechańskich opowiadań. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że koniec końców, niby będąc dam poniżej pierwszego tomu Mekhanu. Ale tak jak mówię, bawiłem się bardzo dobrze i ogromne serduszko za Mije Korwir, bo w końcu ktoś napisał dobrą, nastoletnią postać kobiecą w książce Fantazy, więc wielki szacun. Czas żniw, natomiast to jest książka, która wyląduje na samym dole kategorii C. Nie dam jej do D, mimo że liczba negatywnych nominacji w moim podsumowaniu roku mogłoby na to wskazywać, ale to jest książka, która mnie potwornie rozczarowała. Ale to nie jest książka okropna. To nie jest książka, która nie ma nic dobrego w sobie. I poza moim ogólnym zawodem, była to powieść raczej bezbolesna w, lektur w lekturze. Ehm, szybko się to czytało, więc myślę, że C to jest odpowiednie miejsce. Wrota obelisków. Ehm, gdybym nie był kretynem i przez przypadek nie zostawił trzeciego tomu w Krakowie, bo byłem tam ostatnio, to być może ten trzeci tom byłby również w tym rankingu, bo jestem w trakcie lektury, jestem gdzieś tak w jednej trzeciej. I wydaje mi się, że tom drugi nie uważam, żeby był lepszy od pierwszego, ale chyba podobał mi się bardziej. A przynajmniej mnie emocjonalnie bardziej chwycił e, niż tom pierwszy. Być może gdybym go powtórzył teraz, to znaczy tą pierwszy, piątą porę roku, e, to miałbym inaczej, bo teraz już e, więcej wiem. E, ale Wrota Obelisków, mimo że wydaje mi się, że to jest taka książka, która ma trochę ten syndrom drugiego tomu, bo tu się nie dzieje. Aż tak dużo, jak mogłoby się wydawać, to być może jest to najlepsza książka z tym zauważalnym syndromem drugiego tomu. No, bawiłem się, to nie jest dobre słowo, bo to nie jest książka, na której się raczej człowiek relaksuje, ale była świetna i dam tę książkę nad cieniem kata. Apostata. To jest generalnie ciekawy przypadek, bo to jest książka, której chyba najwyraźniej zmieniłem zdania na w przestrzeni tych paru miesięcy. Ja, w recenzji mówiłem, że to jest książka, która generalnie mi się nie podobała, ale nie uważałem, żeby to była książka zła. Wydawało mi się, że to jest książka dobra, tylko po prostu nie dla mnie. Wydaje mi się, że to nie jest tak dobra książka, jak mogłem wtedy o niej myśleć. I daleki jestem od takiej narracji, że to jest książka, która mi się nie podobała, natomiast wtedy myślałem, że jest dobra, a teraz mi się nie podoba, i nagle myślę, że jest zła, ale wydaje mi się, że mimo wszystko ta książka ma problemy, o których wtedy tak mocno nie myślałem, albo ich nie zauważyłem. E, ciągle jestem ciekaw, co autor zrobi w przyszłości, e, ale nie uważam, żeby to była jakaś szczególnie dobra książka. Wydaje z... mi się, że ta książka po prostu nie przetrwała próby czasu. E, dam tę książkę nad Czasem Żniw, aczkolwiek uważam mimo wszystko, że to jest książka dużo lepsza niż Czas Żniw. E, więc gdyby się dało tutaj zrobić jakąś taką wyraźną przerwę, to pewnie bym ją zrobił. E, Niebo ze stali jest z pierwszych czterech tomów moim ulubionym tomem Mechanu. Fantastycznie się bawiłem, najlepiej do tej pory w ogóle z całej serii. Końcowa bitwa była przepiękna. Uwielbiam e, patos Roberta Wegnera. On potrafi pisać takie naprawdę podniosłe, mocne momenty i nie wpadać w kicz. E, to jest książka, którą dam pod Battle Royale, bo tak mocno mi się podobała. Ashmira mnie bardzo zaskoczyła. E, to był cudowny absurd. To była książka jak po prostu z jakiegoś sennego koszmaru, ale jednak komediowa. Nie wiem, może... Ten cały alkohol, e, który Bukowski pił sprawił, że doszedł. Do, takiego, do takiej konkluzji, że a, dobra, lecimy. Wróćmy te wszystkie nienormalne koncepty do jednej książki, zobaczymy, co z tego wyjdzie. E, wyszło fajnie, to, wyszło to dobrze. E, to jest ostatnia z tego, co że książka Bukowskiego, i myślę, że mogę ją spokojnie dać pod niby nocą. E, była bardzo zabawna, przynajmniej dla mnie. Życie sus? E, mech. No, ciężko mi powiedzieć coś więcej. Strasznie pusta książka, moim zdaniem. No, przykry obraz życia młodej dziewczyny, ale nie wiem, co ta książka specjalnie ze sobą niesie. Może czegoś nie widzę. Bardzo możliwe. Um, um, chyba największym plusem jest to, jak jest napisana, bo faktycznie jest bardzo zwięzła i to się dobrze czyta. Ale poza tym pamiętam tę książkę jeszcze mniej niż apostatę. A apostata generalnie wydawała mi się taką książką, która kompletnie mi wyleciała z pamięci. Nie wiem, czy uważam, że apostata jest lepszą książką, tak jak mówię, być może czegoś nie widzę w życiu sus. Eee, ale też życie SUS jest krótsze. Tak jak mówię, ciężką powiedzieć, którą książkę powinienem dać wyżej. Może nie wiem, porównując klimat, dam apostatę wyżej, bo klimat apostaty podobał mi się bardziej niż ten brudny obraz dziewczyny no, na dnie społecznym. Pamięć wszystkich słów, jak mówiłem, jedyne do tej pory mechańskie rozczarowanie, bo to jest książka przegadana generalnie. Wątek Jatecha był fajny, ale było go naprawdę mało. Wątek Alcina był całkiem ok, szczególnie w drugiej połowie. No a wątek trzeciej postaci był. Nie mogę powiedzieć, że był zły. Był dobry, ale mnie nie zaangażował. I przez to dam tę książkę, dam tę książkę pod czarnym językiem. Bo mam jakieś takie poczucie, że piąty tom będzie lepszy. To też słyszałem parę rzeczy o tamtej książce, które dają mi takie nadzieje. Natomiast tom czwarty jednak mnie rozczarował. Król, to jest też bardzo ciekawy przypadek, bo gdybym, generalnie miałem taki plan, żeby robić, żeby zrobić tier ranking półroczny i on by wypadał mniej więcej tak, że Król byłby jedną z ostatnich przeczytanych książek. Ja go skończyłem chyba jakoś w czerwcu, ewentualnie na początku lipca i wtedy byłem zachwycony. W ogóle mówiłem, że to jest moja ulubiona książka w roku. Natomiast to też jest książka, która wydaje mi się trochę nie przetrwała próby czasu. Nie zrozumcie mnie źle, ciągle ją uwielbiam, ciągle czytałem się ją fantastycznie. Ciągle językowo jest cudowna, ciągle zwrot akcji i zakończenie są w punkt, ale mój problem polega na tym, że nie pamiętam jej już tak dobrze, mimo że bawiłem się fantastycznie. Więc wydaje mi się, że głównie ze względu na to nie mogę, książkę, nie mogę tej książki dać do kategorii S i wydaje mi się, że dam ją koniec końców nad Wampirzym Cesarstwem. Tak jak mówię, parę miesięcy temu to byłoby S, teraz to jest Szczyt A. Blask ostatecznego okresu. Tutaj krótko, gdybym miał tę książkę oceniać po prostu jako powieść, to dałbym ją pewnie gdzieś na szczyt C, ewentualnie w górnej połowie C. Natomiast jeżeli oceniam tę książkę jako zamknięcie trylogii, to muszę ją dać wyżej, bo samo zamknięcie było świetne. I dam tę książkę pod czwartym tomem Mechanu. I akurat James Islington to jest taki autor, którego bardzo będę mocno obserwował, i mam nadzieję, że w swojej nowej serii wyeliminuje te problemy, które były w Likaniusie. Dalej były trzy tomy księgi całości, tutaj może w miarę krótko. Drugi tom pani dobrego znaku był bardzo nie dla mnie. Nie jestem fanem tego, jak Felix Kres pisał bitwy. Jak już powiedziałem, moim zdaniem to jest zbyt szczegółowe, zbyt drobiazgowe. Brakuje tam dynamiki, też Kres dużo skakał i moim zdaniem ciężko się połapać w tym, co się dzieje. Brakowało mi też postaci. Postaci moim zdaniem trochę zanikają i ten konflikt wychodzi na pierwszy. Plan, jakby jasne, to jest książka wojenna, ale ciągle postaci są, moim zdaniem, ważniejsze. E, I fajnie byłoby widzieć więcej jakichś scen, w których one się faktycznie pod wpływem tej wojny zmieniają. E, I zakończenie jest, robiło na mnie wrażenie, ale brakowało mi chyba wtedy tego określenia, że to jest, moim zdaniem, taki zabieg trochę lepiony na ślinę. Ja trochę nie wierzę w to, co się wydarzyło w tych ostatnich scenach. E, dam tę książkę pod pierwszą połową grombelarskiej legendy. Natomiast Porzucone Królestwo to jest do tej pory najlepszy tą księgi całości. I on mnie faktycznie poruszył. Czytało mi się go świetnie. I ten taki melancholijny, ponownie górzysty klimat bardzo do mnie trafił. Też nie sądziłem, że losy postaci, która w trzecim tomie była mi jednak dość mocno obojętna, mogą mnie zaangażować aż tak. I za sam ten fakt dam tę książkę do A. Co prawda, na sam dół kategorii A, ale jednak eee, żeglarze i jeźdźcy, szczerze mówiąc. Też tej książki specjalnie nie pamiętam. To znaczy, jeżeli ktoś bardzo lubi tę serię, to jak najbardziej. Ale dla mnie no, to był taki okej okay, zbiór opowiadań. Bez żadnego tekstu, który jakoś mocniej by mi się zapisał w pamięci, bez żadnego zabiegu fabularnego, żadnej postaci, która jakoś tak mocniej by ze mną została. Nie bolał mnie ten zbiór, nie nudził mnie, był w porządku, ale brakowało mi tego czegoś po prostu. Um. Dam tę książkę poniżej drugiego tomu Pani Dobrego Znaku. Słoneczny. To jest szczyt kategorii C. Bardzo przyjemny, krótki, sprawnie napisany horror. Jeżeli wybieracie się w jakąś podróż pociągiem, to już w ogóle moim zdaniem książka stworzona na taki wypad. Ja się bardzo dobrze Ja lubię też książki, które, których akcja dzieje się w pociągu, więc to jest szczyt kategorii C. Dzieci nocy. Absolutnie fantastyczne otwarcie. Potem ta książka idzie w stronę, którą, której się nie spodziewałem, ale to nie jest coś, co mnie odrzuca, co mnie bolało. Czyta się to dobrze. Dan Simmons jest bardzo sprawnym pisarzem. Tworzy postaci, które łatwo polubić. Relacje są wiarygodne. Historia jest całkiem ciekawa. Myślę, że to jest takie spokojne B nad drugim tomem grombelarskiej legendy. Dzieci nocy się znajdą. A przypadłość jest generalnie dość dziwną książką. Druga połowa jest bardzo interesująca tego nie mogę zabrać. Pierwsza połowa troszkę mnie wynudziła, nie będę ukrywał. To, co mnie chyba najbardziej zaskoczyło, to to, jak w niektórych momentach, no jak już mówiłem, głównie pod koniec, e, jak odważna jest ta książka. E, i, I to mi się bardzo podobało i głównie za to tę książkę dam pod... Roz... pod słonecznym. Wydaje mi się, że to jest sprawiedliwe miejsce. Bóg nie jest chętny, natomiast wyląduje pomiędzy królem a wampirzym cesarstwem. E, no, fantastyczna książka. Jeżeli ktoś lubi Ericksona, to to się nie zastanawiajcie i sięgajcie. Jeżeli ktoś nie lubi, no to raczej nie będzie zainteresowany. Jeżeli ktoś chce zacząć czytać Malazan, to raczej mimo wszystko polecałbym Ogrody Księżyca na początek. To jest moim zdaniem lepsza książka niż Ogrody Księżyca, ale jednak wydaje mi się, że jako taka znajomość Malazanu to jest coś, co może pomóc w lekturze. Faktycznie jest to książka bardziej kameralna i przez to być może bardziej przystępna, ale jednak ja bym polecał Ogrody Księżyca, mimo tego, że to jest świetna książka. Genialna przyjaciółka. Czytało mi się to świetnie. To jest książka, która mnie bardzo zaskoczyła, bo nie spodziewałem się, że te okruchy życia, ta obyczajowa historia o dorastaniu dwóch młodych dziewczyn w jednych dzielnicach Neapolu, to może być coś, co mnie tak bardzo wciągnie. To jest też książka, która mi troszkę uciekła z pamięci, nie będę ukrywał. Ale faktycznie jest bardzo dobra, jest bardzo dobrze napisana, jest bardzo klimatyczna i czuję się na tyle zaangażowany, że na pewno będę czytał dalej. Mimo wszystko dam tę książkę na szczyt kategorii B. Bo wydaje mi się, że emocji nie wzbudziła ona tak dużo. Wydawało mi się, że to będzie bardziej emocjonalna książka. I to nie jest tak, że nie ma tutaj smutnych albo wzruszających momentów. No, ale chyba nie trafiły one tak bardzo do mnie, jak myślałem, że trafią. Baśń o wężowym sercu, albo wtóre słowo Szeli. bardzo specyficzna książka. Bardzo. Mi się bardzo, bardzo podobał język, bardzo mi się podobał klimat. Podobała mi się ta forma, która polega na takich mikrohistoriach o Jakubie Szeli, mikrohistoriach, które opowiadają o Jakubie Szeli, też nie tylko o nim. Brakowało mi tutaj dwóch rzeczy, znaczy brakowało mi jednej, czyli emocji nie była to dla mnie jakaś taka bardzo emocjonalna książka ponownie genialna przyjaciółka i też od pewnego momentu bardzo łatwo domyśliłem się zakończenia i faktycznie trafiłem. Natomiast język i klimat. To było coś, co mnie absolutnie kupiło, i dzięki temu dam tę książkę do kategorii A nad porzuconym królestwem albo nawet nad cieniem kata. Drach, bardzo ciężka książka, bardzo niełatwa, jeżeli chodzi o sam proces czytania, bardzo taka nieprzyjemna, jeżeli chodzi też o treść, bo tutaj się dzieje tyle nieprzyjemnych rzeczy, strasznie dołująca historia. I wydaje mi się, że to jest taka książka, po przeczytaniu której ktoś może dojść do wniosku, że Szczepan Twardoch trochę się chciał językowo popisać. Językowo, kompozycyjnie. E, ja się mogę z tym zgodzić na jakimś poziomie, ale. Ja jestem fanem popisywania się językowego Szczepana Twardocha. E, to jest książka, która mi dużo mocniej w została niż król, pamiętam ją zaskakująco dobrze. Nie dam jej nad Hyperionem, e, ale to jest S, to jest trzecie S na tej liście. Mroczna materia to był książkowy eskapizm w najczystszej postaci. Bardzo dobra rozrywka. To jest książka, którą ja czytałem w pracy w wolnych chwilach i dała mi to, czego potrzebowałem. Bawiłem się świetnie. To nie jest wybitna może książka, to nie jest jakaś bardzo odkrywcza książka, ale to jest bardzo sprawnie napisany thriller science fiction. Tu się cały czas coś dzieje, ciężko się nudzić. I za sam fakt tego, ile takiej bardzo prostej radochy mi ta książka dała, dam tę książkę nad książką Niby Noc. Agla. I to jest problem, bo nie wiem, gdzie tę książkę dać. To znaczy, jeżeli miałbym oceniać tę książkę w... miałbym ją oceniać za to, jak bardzo nakręciła mnie na tą drugi i jak mocno czekam na kontynuację, która ponoć już się pisze, no to dałbym ją bardzo wysoko. Natomiast jeżeli chodzi o powieść samą w sobie, to brakowało mi tu momentami trochę mięcha, trochę czegoś. Bardzo lubię główną bohaterkę, bardzo lubię klimat, bardzo lubię świat. Językowo to nie jest tak y, ekspresyjna książka, jak właśnie o wężowym sercu. Ona jest jednak taka. No, dużo spokojniejsza. Tutaj myślę, że język jest jednak bardziej przystępny. E, bawiłem się nieźle, nie będę ukrywał, ale chyba nie na tyle, żeby dać tę książkę jakoś niesamowicie wysoko. Dam tę książkę nad mroczną materią, e, ale dopuszczam taką myśl, że kiedy skończę tę trylogię, to. Będę o niej myślał, wow, naprawdę świetna. Bo to, to jest bardziej problem wynikający z tego, że ta książka wydaje się po prostu jedną trzecią większej książki niż powieścią samą w sobie. E, I to jest problem z ocenianiem tego typu historii. Rdza. E, bardzo mocno na mnie zadziałał początek. E, na końcu byłem już kompletnie wyzbyty z jakichkolwiek emocji. Bardzo podobała mi się Tośka jako bohaterka, ale to też jest książka, która mi wypadła z głowy, i to bardzo szybko. E, nie mogę powiedzieć, żebym był zachwycony. Językowo mi się bardzo podobała. Eee, I wydaje mi się, że to jest taka książka, którą dałbym koniec końców. No może nie w C, ale na sam dół kategorii B. No nie powaliła mnie, mówiąc delikatnie. Eee, a po zmierzchu, jak już powiedziałem, to jest książka bardzo w moim stylu. Bardzo prosta, klimatyczna historia. Jedna noc, wiele postaci, wiele jakichś takich mikrohistorii, które się przeplatają. Bardzo fajny i bardzo dziwny motyw w. O sobie, czy tak się mówi, tej dziewczyny, która śpi cały czas. To jest coś bardzo, bardzo fajnego. Bardzo podoba mi się też końcowy wydźwięk. On jest jednak taki budujący. Wydaje mi się, że dam tę książkę nad pierwszą połową Pani Dobrego Znaku, bo faktycznie bawiłem się bardzo dobrze. Baśniowa opowieść. Nie wiem, czy po usłyszeniu tytułu na samym początku spodziewałem się czegoś lepszego. Pierwsza połowa mi się podobała, ale ja lubię kingowskie okruchy życia. Eee, druga połowa ma sporo problemów, które myślę dość wyczerpująco omówiliśmy na kanale Zuzy. Książkowisko, tam mamy dyskusję z właśnie Zuzą i z Gosią, co z czytam. Eee, I mimo wszystkich negatywnych rzeczy, które powiedziałem w tamtej dyskusji o tej książce, eee, ja się ciągle bawiłem naprawdę dobrze. Ale to jest kwestia myślę w dużej mierze tego, że ja jestem czytelnikiem Kinga już od wielu lat i wiele jego książek czytałem. I ja sobie zdaję sprawę z jego problemów z problemów, to znaczy, które mają często jego książki. I wydaje mi się, że za koniec końców dam tę książkę pod czarnym językiem, bo ja ją ciągle uważam za dobrą książkę, ale dobrą z takimi kilkoma widocznymi rysami. Pazur Łagodziciela, kontynuacja cienia kata. Ciężko mi powiedzieć coś o tej książce bez Więc nie będę mówił, bo myślę, że kiedy skończę cały cykl, to nagram jakiś osobny film. Natomiast zamykając tę książkę w jednym zdaniu, które przyrównuje te pozycję do poprzedniczki, to powiem, że Pazur Łagodziciela podobał mi się bardziej niż Cienkata i dlatego też nad Cieniem Kata on wyląduje. Ekstensa to jest być może jedno z największych zaskoczeń tego roku, chyba na drugim miejscu, zaraz za Imperium Ciszy. Przecież mówiąc nie pamiętam czy dałem tę książkę do tamtej kategorii, ale jeżeli nie to powinna tam być. Extensa to jest książka, która mnie przekonała do Dukaja, która sprawiła, że zacząłem czytać inne pieśni, które sobie podczytuję i mam nadzieję, że je skończę w przestrzeni w przeciągu tych kilku następnych tygodni. Chociaż w sumie sesja idzie, to może być ciężko, bo też inne pieśni są ciężką książką. Ale Extensa jest niesamowicie gęsta i niesamowicie pełna różnych rzeczy. Jak na historię, która ma tam sto ileś stron. Bardzo polecam, bo ta książka, jeżeli chodzi o klimat, o pomysł, o bohaterów. O wątki rodziny jest niesamowita, i to jest myślę książka, która wyląduje w moim top 10 Science Fiction w ogóle. Ehm, co prawda raczej bliżej miejsca 10 niż pierwszego, ale ciągle jest fantastyczna. Ehm, I dam tę książkę nad drachem, aż tak mocno mi się podobała. Blada śniąca, czyli nowelka będąca prequelem czasu żniw. Ehm, jakby okej. Okay. Uważam, że jest książka niepotrzebna. Nie wiem, co ona daje. Może jeżeli przeczytam drugi tom, ehm, to to mi coś da. Ale ponownie, to jest bardzo podobna książka jak Czas Żniw. Nie bolała mnie, nie nudziła, jest krótka, dużo się dzieje. Natomiast nadam no, ją poniżej Czasu Żniw, bo też nie uważam, żeby to było coś nie wiadomo jak dobrego. A jeżeli to miała być książka, znaczy nie mówię, że miałem takie podejście, a jeżeli to jest y, książka, którą jakoś tak podświadomie rozpoczynałem, dlatego żeby się zachęcić do drugiego tomu Czasu Żniw, czyli do Zakonu Mimów, y, to wyszło tak sobie raczej. To przez ten wiatr y, książka, która mi się bardzo podobała. Klimat, język. Natomiast y, problem, który ktoś może mieć z tą książką, to jest jednak to, że ta książka jest trochę meandrująca fabularnie. To jest jednak mimo wszystko śledzenie tego, jak żyją nasze postaci w y, Stanach. Ale ja jako czytelnik generalnie mam tak, że czasami klimat, język y, i postaci mogą mi zastąpić, brak jakiejś takiej bardzo złożonej fabuły. Y, I tutaj tak było. Jestem bardzo ciekaw, yy, czy pan Nowak będzie coś pisał dalej. Jeżeli tak, co to będzie? Bo ta książka mnie nastroiła bardzo pozytywnie. Dam tę książkę nad porzuconym królestwem. Ta, która stała się słońcem, tak jak mówiłem, jest ok, um, ale bez szału. Postaci są dwie, które są jakoś tam ciekawe. Historia mnie nie powaliła, klimat był w porządku. Językowo mnie nie powaliło. Były pojedyncze, świetne momenty w trakcie. Ale były też takie długie fragmenty, które mnie no, nie zaangażowały specjalnie mocno. To jest C zdecydowanie i wydaje mi się, że dam tę książkę poniżej mroźnego szlaku. Martwy dżin w Kairze i inne opowiadania. Ciężko mi tę książkę ocenić inaczej niż wstęp do czegoś większego, bo tak trochę odebrałem te trzy opowiadania. Pierwsze i drugie było, nie inaczej, pierwsze i trzecie były dobre. Drugie mi się podobało jeszcze bardziej, ale tam brakowało mi puente, jak już wspomniałem. No, ja wspominam tę historię dobrze. Na tyle dobrze, że dam tę książkę nad drugą częścią grąbelarskiej Legendy. Czarne Słońce jedno z najlepszych otwarć książki, na jakie trafiłem od lat. Cudowny świat, bardzo dobre postaci, niewiele akcji, to prawda. Ale jako tom pierwszy serii ta książka robi praktycznie wszystko dobrze, poza tym, że się bardzo nieładnie urywa. Ja mocno czekam na drugi Tom. Co prawda, Agla, Agla Radka raka też się trochę urywa, ale czarne słońce urywa się chyba wyraźniej. Natomiast koniec końców ciągle dam tę książkę poniżej to przez ten wiatr. Ciągle to jest bardzo dobra książka. Tunele ciężko mi porównywać mimo wszystko książkę młodzieżową do książek, wiecie, dorosłych. No ciężko mi zestawiać tunele z, nie wiem, jakimś mechanem, z To przez Ten Wiatr, z Ginem Wolfem. To, jest, to są dziwne porównania. Um, ale myślę, że to jest szczyt B. Ponownie, nie uważam, że to jest lepsza książka niż Genialna Przyjaciółka, ale to jest książka, która dała mi tak piękną, cudowną rozrywkę. E, I to jest taka książka młodzieżowa, którą faktycznie będę polecał, bo uważam, że ciężko trafić na coś lepszego, bardziej kompetentnego, jeżeli chodzi o fantastykę młodzieżową. Graendera bez zakończenia to byłoby gdzieś w środku C, podejrzewam. Natomiast zakończenie jest na tyle dobre, że mocno tę książkę, mocno podnosi jej pozycję w tym zestawieniu. Wydaje mi się, że na tyle mocno, że dam ją aż w okolicy czarnego języka. Wydaje mi się, że pod czarnym językiem. I też chciałbym się odnieść do jednego komentarza pod podsumowaniem się znajdującego. E, bo tam jedna osoba napisała, że ona czytała Endera, jak była młodą osobą, e, już nie pamiętam, czy to był, czy ten komentarz napisał mężczyzna czy kobieta, e, ale ta osoba napisała coś w stylu, że dla niej ta książka była trochę takim Harry Potterem. E, jestem w stanie w to uwierzyć, znaczy uważam, że ta książka faktycznie ma taki, ma coś takiego, jak już powiedziałem, że może trafić do młodego odbiorcy. Więc jakby jak najbardziej to rozumiem. Problem trzech ciał tutaj zaczynamy już końcówkę. Dwie ostatnie książki, o których nie mówiłem w podsumowaniach, więc tutaj bardzo szybko, bo będę mówił o nich trochę dokładniej i dłużej w podsumowaniu stycznia. Problem trzech ciał to jest książka, której się tak cholernie bałem, bo ja słyszałem, że tu jest bardzo dużo fizyki, a ja z fizyki nic nie umiem, mimo że mnie to generalnie interesuje. I jest dużo fizyki. Jest to książka napisana bardzo suchym językiem. Ale no, wciągnęła mnie niesamowicie. Przynajmniej ją w 24 godziny. E, głównie ze względu na tajemnice. Chciałem wiedzieć, co tutaj się dzieje, chciałem wiedzieć o co w tym wszystkim chodzi. E, I też wspomnę o jednej rzeczy, bo wydaje mi się, że o tym warto wspomnieć jak najszybciej. E, jeżeli sobie weźmiecie tę książkę w rękę i spojrzycie na tylną część okładki, e, no to tam oczywiście macie tego blerba, macie ten e, krótki opis fabuły, i na samej górze jest e, taki fragment którego autorem jest Barack Obama, bo on podobno bardzo tę książkę sobie ceni i to, jakie macie zdanie o Baracku Obama jako prezydencie, to jest już, wiecie, zupełnie inna kwestia. Natomiast uważam, że Barack Obama nie powinien pisać plerów do książek, bo walnął takim spoilerem. Nie czytajcie tego, bo ten chłopiec jest chyba niepoważny. Tak samo jak nie czytajcie samego dołu, bo ten opis z tyłu książki składa się z trzech akapitów i ten ostatni akapit na samym dole, też się kończy takim zdaniem, które jest spoilerem. Jeżeli interesuje Was ta książka, to po prostu ją zacznijcie czytać. I nie interesujcie się tym, co się znajduje z tyłu. Ja tę książkę umieszczę, wydaje mi się, że nad bezkresną ciemnością. O problemie trzech ciał trochę mówiłem w tych moich oskarach książkowych, natomiast nic nie mówiłem o książce na zachodzie bez zmian, bo to jest książka, którą skończyłem wczoraj, albo przedwczoraj, przedwczoraj już. I trochę szkoda, że nie poczekałem, bo myślę, że coś by ta książka wygrała. To jest S. Na zachodzie bez zmian, Erisia. Podejrzewam, że tak to się powinno czytać, bo to jest. To jest Niemiec. On się urodził w Saksonii. No więc Eris, Maria Remark, napisał absolutnie przerażającą książkę wojenną. Ja nie czytam, nie czytuję generalnie literatury wojennej. Ale to jest tak inteligentna książka, ona jest tak celna, i przez to, jak jest celna, jest tak cholernie bolesna, tak straszliwie przykra. Bo to jest książka, oczywiście to brzmi jak banał, o bezsensie wojny, o tym, co ta wojna zabrała e, i o tym, jak ta wojna zmieniła ludzi. E, I to jest straszliwie prawdziwe. Znaczy, ja nie wiem, czy tak było, nie mam prawa tego wiedzieć, ale bardzo mocno czuć e, podczas lektury tej książki, że Remarque faktycznie tak myślał e, i przelewał. W jakimś tam stopniu swoje własne doświadczenia na karty powieści, bo on walczył jako bodajże 18 czy 19-latek na froncie I wojny światowej. Z tego co kojarzę, on w ogóle jakoś tak został bardzo feralnie postrzelony i spędził ileś tam chyba miesięcy w szpitalu, i potem już na wojnę nie wrócił. I to jest ważna książka. Nie lubię mówić tego o książkach, ale to jest naprawdę ważna książka, i wydaje mi się, że to jest. Ciężko było zakończyć rok kalendarzowy lepszą książką niż na zachodzie bez zmian. I to jest książka, którą na pewno dam nad Drachem. Na pewno dam ją powyżej ekstensy. I teraz pytanie: czy powyżej Hyperiona? Eee, może jestem nieobiektywny, bo jestem bardzo na świeżo i za parę miesięcy bym dał tę książkę niżej, ale dam tę książkę nad Hyperionem i poniżej na wschód od Edenu. No, ogromne wrażenie na mnie zrobiła. I teraz bardzo szybko sobie przejedziemy przez wszystkie książki i zobaczymy, czy kolejność jest ok. Legenda, się i Wrzasku, Murakami, Blada ściąca, Czas Żniw, Życie Sus, Apostata. Dalej mamy Księgę Całości, Dziewczyna z Wieży. Dziewczyna z Wieży i Mroczniejszy odcinek Magii to jest ciężkie, ale wydaje mi się, że generalnie kole, kolejność jest ok. Pieśń Bogini Kali, e, Ta, która stała się Słońcem, Mroźny Szlak, dalej e, Przypadłość, Słoneczny. Tutaj jest ok. W... W kategorii B być może zastanawiałbym się ewentualnie nad tym, czy Martwy Dżin w Kairze nie powinien być wyżej niż Dzieci Noce, ale koniec końców zostawię to tak jak jest. Kolejnym bliskim pojedynkiem jest generalnie ta trójka Agla, mroczna materia i niby noc, e, i też w sumie pierwszy tom Mechanu. I zastanawiam się generalnie, czy genialnej przyjaciółki nie dać niżej. E, głównie przez to, że nie była to dla mnie aż tak mocno emocjonalna książka. Znowu dwa podobnie brzmiące słowa obok siebie. I chyba tak zrobię, chyba dam Mekhan nad genialną przyjaciółką. Natomiast Agle zostawię tu, gdzie jest, przechodzimy sobie do kategorii A. E, I tutaj wydaje mi się, że koniec końców zmienię tylko jedną rzecz, czyli dam Baśń o wężowym sercu trochę niżej, poniżej e, twórczości Gina Ulfa. No a cała reszta wydaje mi się bardzo, bardzo w porządku. I wydaje mi się, że tym sposobem możemy zakończyć moje podsumowanie roku 2022 w formie tier rankingu. Dziękuję każdemu, kto dotrwał do tego momentu. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i do następnego. Cześć!